Podpytam cię też, Aniu, o to, co robi teraz Kanye West. Twój kolega swego czasu rapował też o tobie. No, słowa jego są skandaliczne. Jak całe towarzystwo jego i otoczenie odbiera to, co się wokół Kanye Westa dzieje? Już powiem ci, byłam z Madonną parę dni temu i rozmawiałyśmy o tym. No, wszyscy są bardzo zaskoczeni i to, co on w tej chwili mówi, jest absurdalne, przerażające. Ale zarazem ja uważam, że to jest naprawdę chory człowiek, który nie do końca widzi naszą rzeczywistość i wierzy w to, chce wierzyć w to, że on naprawdę tak nie myśli, że to, co robi, jest jakąś wielką pomyłką i że w pewnym momencie się obudzi, wszystkich przeprosi i po prostu nie wiem. Myślisz, że to nastąpi? Naprawdę nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, ale... No, nikt wokół niego go absolutnie nie wspiera. Wszyscy uważamy, że to, co robi, jest przerażające. No ale naprawdę mi się wydaje, że to jest osoba, która potrzebuje pomocy. Takiej profesjonalnej, psychiatrycznej pomocy. Ale fajnie sobie uciąć taki small talk z Madonną na Art Basel w Miami. Tak. Byliśmy razem na kolacji, na początku na wystawie, potem na kolacji i ona też jest przerażona, tak samo jak jestem przerażona. I rozmawialiśmy o tym długo. I w sumie z jednej strony każdy wie, że wierzy w to, tak jak powiedziałam wcześniej, że on w to nie wierzy, że to jest jakiś nie wiem, coś w niego wstąpiło. Chory performance. Jakiś chory performance, ale naprawdę wydaje mi się, że on jest całkowicie niestabilny. No, mamy nadzieję, że się poprawi u niego zdrowotnie i że te słowa odwoła, bo to rzeczywiście jest haniebne. Wiesz co, przeprosi oczywiście, że odwoła. Również bardzo dobrze moim zdaniem, że go przyblokowali na wszystkich platformach, bo nie możemy mieć sytuacji, gdzie tego rodzaju hejt i nienawiść jest szerzona. Więc sądzę, że to była bardzo dobra decyzja. Nie wiem, czy to był Elon Musk, czy tak naprawdę kto zadecydował, ale słuszna decyzja. Przyjechałaś do Polski, rozumiem, że na chwilę tutaj masz kilka spraw do załatwienia, bardzo ważnych, tak. Również związanych z twoim projektem edukacyjnym. Jak długo zostajesz tutaj u nas? Jeszcze parę dni, ale mam bardzo napakowane te dni. Dużo do zrobienia, dużo wywiadów, dużo rzeczy wokół mojej właśnie fundacji, ale ja uwielbiam tutaj przyjeżdżać, moi rodzice ze mną są, zawsze jak przyjeżdżam do Polski, to się wprowadzają do mnie do mieszkania, czasami jest to dość intensywne, ale ja tak dużo podróżuję, że chcę ich widzieć jak najwięcej, więc Polska jest moim, moje serce jest z Polską, więc bardzo, bardzo lubię to przyjeżdżać. Są teraz u ciebie w Warszawie, tak? Tak, oczywiście, słuchaj, widziałam ich od 7 rano, mama mi już śniadanie zrobiła, kolację, jedz. Są tutaj też gdzieś, przyszli też na finał, więc uwielbiam ich. A święta gdzie będziesz spędzać? W Polsce czy jedziesz w świat? Wiesz co, chyba tym razem wyjadę w świat. Zrobimy sobie taką małą wigilię troszeczkę wcześniej, żeby spędzić jak najwięcej czasu z rodzicami, ale będę musiała chyba wyjechać. Ale zawodowo czy jednak prywatnie wolisz pod palmami spędzać ten wyjątkowy czas świąteczny? Wiesz co, zawodowo do ostatniej chwili, okay. Tak się wszystko poukładało i potem mały odpoczynek, mam nadzieję.